Konkurs nasz, powiatowy literacko-historyczny Otwórz szufladę po 100 latach, miał na celu zgromadzenie i opisanie historii wojennych, losów członków rodzin, znajomych, sąsiadów oraz miejsc w formie opowiadań, reportażu, których uczestnicy tych wydarzeń brali udział. I przedstawienie to w formie opowiadania, reportażu miało na celu utrwalić te wydarzenia, a było to takim elementem podsumowującym stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z Berlin tutaj właśnie do Polski. I taka też właśnie to, co mnie ujęło, a więc ta łyżeczka, która funkcjonuje jako pamiątka historyczna i chyba została, że tak powiem, w tej szufladzie odnaleziona przez Ciebie, jak i to, co w rodzinie w formie wspomnień o dziadku się utrwaliło, a więc ten jego słynny kapelusz. No i taka złota myśl, to opowieść i historia prawdziwego człowieka, który z poświęceniem i oddaniem walczył o honor ojczyzny, o której zawsze mówił z dumą. Także dziękujemy. Marianny Szukały, która razem z mężem w trudnych, bardzo ciężkich warunkach pracowała przy budowie tych słynnych transzei, które miały zatrzymać pochód armii rosyjskiej tutaj na wysokości linii Warty. O tym, jak te prace wyglądały, w jakich warunkach przebiegały, na co te osoby były narażone. Oraz o, jest wspomniany również Teofil Szymanek, żołnierz Związku Walki Podziemnej, w którym funkcjonował. Także również bardzo... Kto wie? Pytamy się, czy to chodzi na lata na starost. Także również bardzo ciekawa praca pod względem dokumentacyjnym i faktograficznym. Gdy człowiek dla wojny wolnej ojczyzny chce oddać życie. Mam wrażenie, że my jako młode pokolenie Polaków nie potrafimy docenić poświęceń takich ludzi jak Jan Karczewski. Docenić tego, że żyjemy w wolnym kraju. Dziękujemy za to. Na uznanie zasługuje też świetna narracja i umiejętność oddania atmosfery tychże właśnie przeżyć obozowych. Złota myśl, wizyta u cioci uświadomiła mi, co to znaczy być wolnym. Nie bać się własnego zdania i żyć w wolnym kraju. Dziękujemy. Ujmuje sposób przedstawienia właśnie tychże losów, no i duża plastyczność obrazu, tak bym to powiedział, myśli i spostrzeżenia. Ciekawe bardzo. Uważam, że warto nawiązać z takimi osobami kontakt, bo oni są żywą historią, którą ani książki, ani historycy, ani internet też nie opowie do końca i w sposób szczegółowy. Nie wspomni o emocjach i przeżyciach tak dokładnie i szczegółowo, jak świadkowie tychże wydarzeń. Także dziękujemy. Wartość większości prac jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, w sensie przedstawionych materiałów źródłoznawczych. Tutaj na podkreślenie zasługuje praca, która zajęła pierwsze miejsce. To jest praca napisana przez uczennicę szkoły podstawowej, w którym przedstawiła ona pamiętnik swojego pradziadka, który był żołnierzem armii pruskiej i pozostawił z okresu tejże właśnie kampanii, bo służył na froncie zachodnim, dokładny opis jednego roku, 1917, przebiegu właśnie walk i jego funkcjonowania na tym terenie. I w chwili obecnej, kiedy wydawałoby się, że już praktycznie wszystko wiemy, że nic nowego odkryć nie można, to właśnie ten konkurs w formie otworzenia tej szuflady po 100 latach, okazał się, powiedziałbym, takim strzałem w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Mam te kartki pamiętnika niejako przed sobą w głowie. Jest to
No, praca oceniona tutaj spośród tych prac, które wpłynęły, stosunkowo najwyżej, chociaż tak jak mówię, nie ma przegranych, nie ma wygranych. I super. Historia dziadka, który tytuł pracy jeszcze. Sztambuch mojego dziadka. Tak. Który jest pamiętnikiem przeżyć wojennych, napisanych, spisanych przez cały 1917 rok. Tam, gdzie służył, został powołany do Armii Pruskiej, służył na froncie zachodnim, aż do powrotu do domu. Tutaj no, duża wartość tej pracy ze względu na ten pamiętnik, dlatego że w chwili obecnej no, jest bardzo mało dokumentów historycznych, źródłowych, które praktycznie w pewnym okresie, dzień po dniu, czy tydzień po tygodniu, przedstawiają historię tego życia okopowego właśnie na froncie zachodnim. Później dziadek wrócił do Polski, funkcjonował w Opatowie, tak? Był kowalem, no i dożył 90 lat. I tak jak wspomniałem, ze względu na wartość historyczną tego pamiętnika, który w tej szufladzie rodzinnej gdzieś tam leżał, być może zapomniany, no jest to praca, która praktycznie jednogłośnie zdaniem jury zasłużyła na to pierwsze miejsce, no a pamiętnik myślę, że znajdzie światło, ukaże się chociaż w tej formie na początku ujrzy światło dzienne. Także dziękujemy bardzo. Tutaj w moim imieniu i mojego brata Florka chciałam bardzo mojemu tacie podziękować, bo on właśnie tak, tę pracę miał bardzo duży wkład. Takie hasło rzucone w szkole, do której chodzi we Wrocławiu moja wnuczka Aleksandra Grzeszkowiak. Nie były to obowiązkowe, powiedzmy, zadane prace. Każdy dowolnie mógł napisać o swojej rodzinie, o członkach rodziny, co przeżyli w tym okresie do czasu wolności. No i oczywiście ja zacząłem zbierać materiały, szczególnie zacząłem zbierać materiały tu w rejonie Wieruszowa, bo wiedziałem, że mój teść był wywieziony do Rosji, był w Uzbekistanie, był z Andersem w Iraku, następnie był w Anglii, wcześniej jeszcze na przeszkoleniu dywersyjnym w Szkocji, gdzie szkolono ich jako cichociemnych, potem przeszkolenie dodatkowe w Anglii, spadochronowe. Wszystkie te dokumenty udało mi się jakoś wydobyć. Przekazywałem jej mojej córce Agnieszce Grzeszkowiak, która tu w Wieruszowie pracuje. I ona to wszystko w komputerze ładnie komasowała. Następnie przekazaliśmy wszystko synowi do Wrocławia. Córka ładnie to wszystko opracowywała. Natomiast szeregował historycznie mój syn Roman Grzeszkowiak, czyli ojciec Aleksandry Grzeszkowiak, Oli. I ta praca została również wyróżniona w tej szkole, do której uczęszcza, a uczęszcza do ostatniej klasy gimnazjum we Wrocławiu. Tą pracę już jako gotową przywiózł mi syn, żebym również ją zobaczył, bo to była praktycznie praca nie jednej osoby, Oli Grzeszkowiak. To była nasza wspólna praca rodzinna, bo nie było możliwości, żeby taki szeroki zakres pracy zrobiła jedna osoba. To było niemożliwością, bo jeszcze zdobywaliśmy nie tylko legitymację odznaczenia, które uzyskał. To wszystko w rodzinie Dusiów żeśmy po prostu zdobywali. Przez kontakty, przez rozmowy, przez właśnie otwieranie tych szuflad, jak to się mówi. Córka, że pracuje tu w Wieruszowie, miała taką informację, że tutaj coś takiego również się odbywa. I po prostu ja się skontaktowałem z panem Choderą, który pracuje w Radiu Sud. On tą pracę ode mnie wypożyczył, bardzo go zainteresowana. Wrzucił ją tutaj do waszej tej gazety, tu gazeta. Wszyscy z tym się zainteresowali, jak również pan Grzesiak, historyk tu z tej biblioteki, który poprosił o kontakt do mnie, przyjechał, też mu wypożyczyłem tą pracę, zapoznał się z tą pracą i oczywiście w taki sposób ta praca trafiła tutaj do biblioteki.